Witam Was, moi kochani. Dzisiaj zbierzemy się za sufity podwieszane tutaj, więc będziemy robić przygotówkę pod konstrukcję. Pierwszy etap oczywiście zamontowanie wieszaków, potem skoczy ten gorszy etap, czyli wełna mineralna. Zaraz omówimy sobie wszystkie kwestie, od czego zaczynam. Czyli mam wiązkę lasera puszczoną, wytyczone mam co kawałek kreski, po prostu porysowałem sobie takie kreski, punkciki, żebym potem już bez pomocy lasera mogę zamontować profil UD do góry, więc mamy tutaj w tym miejscu poniżej tej naszej krokwi, nazwijmy to, w tym wypadku jest 15 cm poniżej, czyli wełna, jaką zastosujemy tutaj, będzie 18, bo taki mamy wymiar tych naszych krokwi tutaj górnych, znaczy się tych jętek, to ma 18 cm, więc jeszcze dodatkowo dostanie tutaj 15 pod spodem, po całości przejechane, ale zastanawiam się, czy nie zrobimy tego w ten sposób, że zrobimy 18, 5 i 10, z racji tego, że chciałbym z tą wełną przeskoczyć jakby nad te ścianki działowe. Tutaj mamy akurat te 5 cm luzu, więc chciałbym, żeby ta wełna przeszła mi przez całość te 5 cm, a potem tutaj dodatkowo jeszcze 10 będzie to przyizolowane. Czyli ten mostek termiczny z góry, który będzie cisło do tej naszej ściany, zostanie też, myślę, przyzwoicie przymknięty i dopiero 10 zrobimy sobie to na gotowca tutaj już wewnątrz, jak będą już wieszaki porobione i to wszystko. Czyli tak, odmierzyłem sobie te poziomy, przeniosłem sobie poziom 0, powkręcałem wkręty, żebym wiedział gdzie, co, jak. Z kilka punktów na takim terenie przeniesione jest wszędzie, w każdym pomieszczeniu są porobione wkręty, czyli te punkty 0 są ponanoszone. Wystarczy Wam jeden, nie musicie mieć więcej. Jeden wystarczy, bo od niego będziecie wytyczać potem wysokość sufitu. Prąd jest zrobiony, czyli elektryk mi to pospina w ten sposób na razie. Resztę kabli pospina mi później. Zgłoszony już jest do Taurona, lada dzień będzie prąd na obiekcie, na razie jeszcze go nie ma, ale myślę, że za kilka dni już będziemy tutaj mogli korzystać. Zrobimy sobie w ten sposób, czyli różnicówka 1S16 zabezpieczający, żeby szło potem odciąć ten prąd, chociaż różnicówką też mógł to zrobić, i jedno gniazdko spokojnie mi wystarczy na te prace, które chcę tutaj wykonywać, ale ważne, że będzie ten prąd. Dobra, ale wróćmy do sufitów, czyli mamy takie tematy, że miejscami te kable nasze idą właśnie w ten sposób, czyli on idzie w peszlu gdzieś tam do góry i górą jest prowadzony do skrzynki naszej elektrycznej w tym miejscu. Czyli wszystkie kable, które idą górą, nie musi to być jakieś tam pięknie, bo z tego tematu tam nie będziemy korzystać, ale ważne, żeby ten peszel był zastosowany, po to to jest, żeby to na tej strefie ponad tym naszym jakby ociepleniem było to wszystko fajnie w peszlach poowijane. Tak jak mówiłem, tu skrzynkę potem i zepnie. I teraz tak, mamy takie elementy, które wchodzą nam jakby w linię strzału profila UD. Czyli w tym miejscu musimy sobie z tym poradzić, więc musimy zastosować taki temat, że trzeba to zakleić. Tak jak mam zrobione to tutaj, w tym miejscu. Każdy przelot każdy przelot, który będzie przecinał nam profil UD, musi być przygotowany, powinien być przygotowany w ten sposób, że możemy sobie to zrobić tak, jak to mam zrobione. A teraz tak, żeby przygotować ten przewód, zaraz Wam pokażę, jak to można sobie ogarnąć. Na betonach trzeba było wykuć oczywiście, bo tam nie było możliwości wycięcia, ale tu zwykłym nożykiem, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Myślę, na tym jednym odcinku, żebyście widzieli, zrobimy sobie taką bruzdę. Tu nie potrzebujemy, przy solbecie nie potrzebujemy jakiegoś tam nie wiadomo czego, żeby rozkuwać, przekuwać. Wystarczy nożyk i możemy sobie zrobić bruzdę, wcinając się po prostu w ten sposób. To jest miękki materiał, ale ważne, żeby ta bruzda była poniżej tego profila. Tu przyjdzie profil UD w tym miejscu, zaraz Wam pokażę, jak to będzie rozwiązane. Materiał, jakim będę izolował, zaraz też do tego dojdziemy. Myślę, żeby to wszystko też Wam tu zaprezentować od podstaw. Ale widzicie, takie wycięcie gdzieś tu. Humanitarne, myślę, wystarczające, żeby ogarnąć ten temat. No i wystarczy to teraz tylko gdzieś tam wywalić
tego nie potrzebujemy. Ja mówię, to jest na teren, można młoteczkiem, można i śrubokręcikiem. Widzicie, jak to fajnie idzie. Ktoś się tam kiedyś pytał o wybór, czy poroterm, czy biały. No ja nie wiem, ja kiedyś już wam mówiłem na ten temat, że ja ten materiał, czyli Solbe, Termalika, czy tam Yutong, to są materiały, które gdzieś tam są bardzo łatwe w obróbce. I to swoją tą izolacyjność mają, termiczność i łatwa w obróbce. Procentuje to potem właśnie przy takich elementach jak tu. I teraz tak, mamy taką sytuację jak tutaj, moi drodzy, więc musimy zrobić, uszczelnić ten peszel tutaj. Nie możemy tego zakleić jakby w ten sposób, żeby to miało ręce i nogi. Ten peszel powinien być uszczelniony i kabel zostanie zarzucony. Zaraz wam pokażę, o co z tym wszystkim chodzi. Dobra, mamy przygotowane, czyli odpylone. Zwidrzyłem to po prostu wodą. Nie gruntuję tego, nie mam potrzeby, zaraz wam wyjaśnię dlaczego. I teraz mamy ten nasz peszel, który będziemy chcieli ukryć w ten sposób. Czyli tak bym chciał to zamknąć, żeby po prostu te nasze profile UD, które będą przebiegały w tej linii, nie kolidowały. Jakbym zostawił to tak, to bym musiał tutaj robić jakąś przerwę między nimi. Nie chcę tego, wolę tego uniknąć. Chcę, żeby to szło fajnie w całości wszystko. I teraz taśmy już widzieliście na kanale izowerowskie. Zaraz wam pokażę, jakie stosuję, więc taki system tu wybrałem. Jedyne zastanawiam się jeszcze nad tą folią paroprzepuszczalną, bo jest folia taka hydro, więc myślę, że może w tym kierunku pójdziemy. Zobaczymy. To jeszcze jest dalszy etap jakby. I teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, moi drodzy, musimy ten nasz kabel, nasz peszel tutaj w tym miejscu okleić. Czyli musimy zamknąć jakby możliwość gdzieś tam jakiegokolwiek gdzieś tam skraplania się tutaj. Bo musimy pamiętać o tym, że tu pomiędzy sufitem będzie wełna, natomiast tam wyżej już nie będzie. Tam tych tematów nie ocieplamy u góry. To zostaje tak jest, więc tam będzie dość chłodno. I różnica temperatur może spowodować to, że jakaś skroplina będzie chciała się tutaj nam przedostać i będziemy mieć problem tego typu, że będzie wychodził nam tu flek potem na gotowym już elemencie, czyli suficie podwieszanym i będzie jajo. Po to się robi przegrodę szczelną, żeby wszystkie te tematy były jak najbardziej dopięte. Ja robię to dwukrotnie, żeby mieć jakby pewność, że tam nic się nie dostanie w przyszłości. Czyli tutaj mamy zabezpieczony ten peszelek tak jak jest. No i teraz możemy spokojnie wsadzić go w tym miejscu tutaj i zarzucić jakimś tam klejem, żeby ta forma tutaj była przygotowana. W ten sposób sobie zaciapram i mamy gotowca tutaj, tak jakby już nic z tym nie musimy robić. Tak to wygląda. I teraz dlaczego w ten sposób już wam pokazuję. Chodzi o to, że jak damy teraz profil UD po całości, mamy tutaj ten temat bezpieczny, tak? Czyli możemy sobie ten profil zrobić po całości. Nie musimy robić żadnej przerwy tutaj pomiędzy tym peszlem. Tam jest zabezpieczenie, jesteśmy spokojni, że nic tam się nie wydarzy i możemy sobie zamontować tutaj już profil w jednej płaszczyźnie. Wszystkie te elementy trzeba zrobić, czy na betonie, czy na po prostu solbecie, czy tam macie poroterm, czy cokolwiek, z czegokolwiek robicie. Doradzam przygotować w ten sposób sobie przed zrobieniem sufitu. Mało kto o tym pamięta, mało kto tak robi. Widziałem różne folie paroprzepuszczalne, które były po prostu gdzieś tam wywinięte i to był temat. Nie było żadnego klejenia tutaj w tym narożniku. Do tego systemu, jaki tu zastosuję, zaraz przejdziemy, ale tak jak mówię, przygotowuję sobie wszystkie te elementy w ten sposób, czyli zrobię sobie salon z kuchnią i przedpokój, to mnie na razie interesuje, a potem systematycznie pokój po pokoju będę sobie szykował, tak jak to teraz zrobiłem. Dobra, może kilka słów na temat wyboru mojego. Czyli mamy supermatę 18 Izovera Lambda 033. W tym miejscu będzie zastosowana. Przywiozłem sobie kilka rolek z racji tego, że no tyle mi weszło na aucie. Mam hurtownię lokalną po drodze, więc mogę sobie jakby dobierać po kolei tutaj. Nie ma żadnego problemu. I teraz przejdziemy sobie do projektu. Moi drodzy, w projekcie mamy w ten sposób wytyczone, że musimy mieć wełnę 22.
tutaj jest napisane o lambdzie 35. Ja po prostu wziąłem parametry niższe. Tutaj musicie pamiętać o tym, że im niższy parametr tej naszej wełny, tym lepszy. To działa w drugą stronę. Nie im wyższy, tym lepszy, tylko im niższy, tym lepszy. Więc mamy 33 i 22 po prostu jest niemożliwe, żeby zastosować tutaj wełnę 22 z racji tego, że nie puści mnie ten stryszek tutaj. Nie mógłbym tego zrobić, tam by ta wełna wystawała powyżej, jeszcze ok, ale wszystkie te elementy tutaj, które są, byłyby tak jakby no lipa, więc dlatego poszłem w niższą lambdę, a troszeczkę będzie mniej tego tematu, jeżeli chodzi o tą izolacyjność. No tutaj zostanie to samo, czyli ta 15 zostanie w tej samej formie, też będzie 0,33 lambda, ale tak jak mówię, zastanawiam się nad 10 i 5, z racji tego, żeby te wszystkie skrzyżowania, które będziemy układać, jak będziemy układać tą naszą wełnę docelowo w jedną stronę, gdzieś tam te łączenia zawsze będą, tak? Czyli będzie przykładowo ta nasza 5, oczywiście mówimy o suficie, gdzieś tam te łączenia nasze będą się pojawiać, obojętnie jakbyśmy to nie zrobili, więc te łączenia tych naszych tej naszej wełny będą się pojawiać, więc ja bym sobie rysując to od spodu przykrył, czyli tu mamy tą naszą izolację 18 w tym miejscu między tymi jętkami, czyli tu jest nasza izolacja 18, piątką bym przeleciał w ten sposób po całości, żeby ten mostek był przykryty patrząc od dołu i chciałbym nad tymi murami też przeskoczyć z tą piątką, czyli tam gdzie będzie ten, gdzie będzie mur docelowo, na przykład w tym miejscu z bloczków, ta wełna będzie po całości zrobiona w ten sposób. Natomiast tutaj już dojdzie 10 na krzyżowo, czyli jeżeli układamy w jedną stronę tą 5, 10 będzie szła nam w ten sposób, tak żeby właśnie te elementy łączeniowe były jak najdalej od siebie, czyli żeby nie kłaść ta tak zwany pit na pit, tylko po prostu żeby na mijankę tak zwaną kłaść, tak samo jak się układa styropian na podłodze, tak samo działa izolacja termiczna na suficie. Więc w ten sposób chciałbym to rozwiązać, no i z drugiej strony też będzie 10 i byśmy mieli całą tutaj tą naszą izolację zrobioną w ten sposób. Docieplony tutaj mostek, który mógłby się pojawić, chociaż tutaj nas chroni już ta wełna od góry, z tej strony, jeżeli jest ścianka działowa, ale są elementy też takie jak tu, czyli mamy tą jętkę centralnie nad ścianką, więc ona wychodzi nam w tym miejscu. Więc jak ja bym zrobił tylko inaczej, czyli mamy tą naszą ściankę działową, w tym miejscu akurat wychodzi nam jętka. Jakbym zrobił stricte 15, to bym musiał dojechać dotąd i dotąd. Czyli tu byśmy mieli ten wymiar 15 cm dojechana wełna dotąd. Można by tam było się pokusić, żeby to tam jakoś wycieplić jeszcze tą piątką, oczywiście. Ale wolę mieć tą mijankę zastosowaną, czyli zrobić to w ten sposób, żeby zrobić 10 i 5. Moim zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie. I teraz tak, wymierzyłem sobie to pomieszczenie, czyli od punktu 0 naszego, który mamy, czyli to jest ten punkt, po którym będziemy chodzić, płytki, panele, nieważne, do dołu płyty gipsowo-kartonowej mamy 2,62 dokładnie. Tak to mam wyliczone z racji tego, że idę w rozwiązanie typu płyta gipsowa. Tak będzie rozwiązany tutaj temat. Nie idę w tynki gipsowe, te, które gdzieś tam tynkują. Idę w rozwiązanie płytowe. Tutaj taką podjąłem decyzję i tak to właśnie przygotujemy tutaj, żeby to w ten sposób wyglądało. Nie chcę tych tynków, po prostu powiem Wam szczerze, z racji tego, że koszt jest dość spory tych tynków. Szpachlować to i tak potem trzeba, oczywiście płyty też trzeba będzie przelecieć, ale wydaje mi się, że potem korzystniejsze to będzie w dalszych etapach. Będzie normalnie płyta klejona na placki, na klej do płyt gipsowo-kartonowych, sufit będzie podwieszony na stelażu i będziemy mieć łączenie potem, czyli sufit, ściana. Tu wystarczy nam zastosować papier, tu będzie stosowany akurat Kurt Knaufa, czyli ta hybryda flizelina plus papier na te narożniki. Jeżeli ja bym zrobił temat płyta, wcześniej oczywiście tynki i płytowanie tego naszego sufitu, tutaj musiałoby być zastosowane albo połączenie ślizgowe, albo jakieś po prostu Starflexy, takie kątowniki mocniejsze, które by nam to wszystko przytrzymały. Więc jakbyśmy sobie policzyli tutaj po obwodzie
ile to by wyszło za te kątowniki same. Jest to no, spora kwota się robi, tak? Czyli to wszystko jakby trzeba było by zbroić do porządku. Ślizgówka jest dobrym rozwiązaniem, nie twierdzę, że nie, ale te pęknięcie zawsze się pojawia. To, że zrobicie połączenie ślizgowe, nie znaczy, że te połączenie ślizgowe będzie się trzymać. To jest tak jakby... Połączenie ślizgowe, moi drodzy, działa na tej zasadzie, że jak robimy, naklejamy w tym miejscu tą taśmę ślizgową i dojeżdżamy płytą, potem nadmiar się odcina, działa to na tej zasadzie, że tu pomiędzy płytą a ścianą masywną powstają mikroruchy, więc mamy jakby pewność, że ona i tak tutaj szczeli. To jest tak jakby kontrolowane pęknięcie, o tak wam powiem, czyli nie szarpie nam jakoś nieregularnie tej płyty potem w ten sposób, między ścianą, jakbyśmy to zrobili na sztywno do tynku jakąś masą konstrukcyjną, tylko po prostu mamy równe w miarę pęknięcie, taka piska się pojawia. Idzie to oczywiście zrobić akrylem, ale to jest proces powtarzalny, tak? Czyli ten akryl też do końca nie gwarantuje nam tego, że to się nie odspoi. Więc ja idę w to rozwiązanie papier, bo tak możemy zastosować sobie płyta, więc zazbroić papierem. Gwarantuję wam, że to będzie trzymać tak, jak trzymać powinno. Dobra, to wam chcę jeszcze pokazać jeden temat, czyli w projekcie mamy podłogę, którą zaraz do tego dojdziemy. Mamy zastosowanie styropianu 10 i 5, czyli ogólnie mamy 15 o lambdzie 0,40. Oczywiście płyty posadzki, czyli ta podłoga, dach, styropian utwardzony, żeby to wszystko grało. Ja mam wytyczone tutaj, moi drodzy, już to wytyczyłem jakby w trakcie budowy tego domu. Przewidziałem to, że nie wskoczy tutaj 15 styropian na izolację, tylko wskoczy 20. To była moja decyzja jakby od początku samego, więc wszędzie tutaj mam około 20 przeszło 25 cm tego naszego wytyczenia i gwóźdź, który mam nałożony, znaczy ten element, który mam tutaj przygotowany, to jest wysokość posadzki. To nie jest jeszcze jakby ten punkt zero, to co wam mówiłem, tylko tu jeszcze przyjdzie wyżej płytka plus panela, obojętnie. To jest wysokość mojej posadzki, tak żebym ładnie wymieścił się też tutaj pod tym oknem, żeby nie robić tego pod samą ramą, tylko mamy to w ten sposób wymierzone, czyli tego styropianu też jakby dokładam te 5 cm. Czemu to robię? W jakim celu, moi drodzy? Z racji tego, że ta izolacyjność, znaczy ta termoizolacja, którą stosujemy tu na dole i stosujemy u góry, z którą robiliśmy z zewnątrz, czyli te wypuszczenie tych styropianów, są to elementy naprawdę bardzo ważne i do tego już nie wrócicie. Jeżeli zrobicie sobie hałę, no to zrobicie ją na całe życie, czyli te straty ciepła, które będziecie uzyskiwać, nie odczujecie tego oczywiście przy jakimś tam miesięcznym rachunku, ale stricte przez ileś tam lat nazbiera się bardzo poważna kwota, więc tutaj jakby nie ma kompromisów, trzeba to wszystko mieć już dopięte na ostatni guzik, żeby to grało. No i tyle. Takie jest moje zdanie. Tutaj nie oszczędzamy złotówki i myślę, że styropian też nie będzie 0,40, tylko wejdziemy w jakąś niższą lambdę. Wolę dołożyć parę groszy tutaj przysłowiowych, żeby mieć pewność, że ta izolacyjność jest tutaj tak, jak ja bym chciał, żeby była zrobiona. Po mojemu w ten sposób, myślę, to będzie rozwiązane. Jeszcze szybciutko, moi drodzy, na temat kolejności prac. Czyli przygotowuję sobie te elementy, co wam pokazywałem, czyli te wszystkie kable przepusty. Wskoczą profile UD w tym miejscu, które będą montowane i potem wskoczą grzybki, które będziemy robić to na grzybkach. Konstrukcja grzybkowa normalnie, tak jak się robi poddasza. Z racji tego, że mamy płyta połączenie, nie mam obaw o jakieś tam pęknięcie. Tam tej pracy nie ma po 5 cm, tylko to są minimalne przesunięcia gdzieś tam i temat zamykany. Czyli na rysunku wyglądać to będzie może w ten sposób wam przedstawię. Czyli mamy naszą ścianę nośną. W tym miejscu jest nasza, nie ściana nośna, tylko ściana działowa. Wychodzi nasza ścianka działowa. Wylatujemy. Z naszymi tu będzie profil typu UD, czyli ten, który mamy w tym miejscu, taki profilek 30x30. Będą te nasze wieszaki na tych naszych jętkach zrobione na równo z tym, profil wprowadzony do środka. I teraz tak, przed zrobieniem jeszcze
Ten udek będzie przykręcany bezpośrednio, tak jak tutaj mamy. Nie będzie robionych fartuchów w sparoizolacji. Nie mam takiej potrzeby tutaj w tej chwili tego robić. Z racji tego, że to co Wam mówiłem, ten fartuch będzie, jak mamy naszą ściankę działową zrobioną, przyjdzie ten nasz profil UD w tym miejscu, bo tak to będzie. Przyjdzie ta nasza folia paroprzepuszczalna pod spodem, pod tymi profilami, czyli ona będzie wywinięta tutaj na ścianę i w tym miejscu zostanie to sklejone. Nie będziemy tego kleić nad tym elementem, tylko skleimy sobie już pod profilem UD, z racji tego, że tu potem na ścianę przyjdzie jeszcze płyta gipsowo-kartonowa, więc tutaj te połączenie będzie zachowana szczelność. Natomiast nie musimy tego stricte robić, żeby te pasy folii wywijać pod fartuchy, robić tutaj, żeby potem sklejać całą tą paroizolację. To nam spokojnie wystarczy. Ona tam będzie przyklejona po całości, zresztą do tego dojdziemy, a tutaj będzie przykryta płytą gipsową i temat zamknięty. Także tak to rozwiązuję tutaj na tym obiekcie. Kolejność, czyli sufit, wełna, te wszystkie tematy, folia, wrzucam płyty i zostawiam. Nic więcej tutaj robić nie będziemy. Stricte same płyty zostaną, z racji tego, że trzeba zrobić jeszcze posadzki. Potem będzie robiona kolejna sprawa, to będą podłogi, czyli styropian wyścielany, zrobimy sobie posadzki. Jest fajna pogoda, pootwieram okna, więc będą mogły sobie tutaj te posadzki podosychać. I to są wszystkie procesy mokre, które będziemy tutaj mieli. Czyli na razie nie będę szpachlował, nie będę nic zbroił tych płyt. One sobie fajnie podosychają, potem jak będziemy zrobimy jeszcze ściany, to już sufit będziemy mieli pewne, że wyschnięte. I potem z marszu całość będzie szpachlowana, zbrojona i mamy posadzkę wyschniętą, nie mamy tych tynków nieszczęsnych, które są wiecznie, które gdzieś tam na tych naszych betonach nie dosychają, wiecznie gdzieś tam jakiś problem się pojawia, że tam nie schnie to, w rogach nie schnie. Tutaj myślę, przy tym sposobie będę starał się tego uniknąć. To jest oczywiście mój wybór, mój dom, moje zdanie, nie musicie się z tym zgadzać, ja robię w ten sposób. I gwarantuję Wam, że te właśnie połączenia, które tutaj zastosuję, płyta, będą najbardziej korzystne i przede wszystkim dużo taniej wyjdzie Was płytowanie ścian niż robienie tynków tradycyjnych, cementowo-wapiennych lub gipsowych, z racji tego, że to musicie przeszpachlować, no nie ma po prostu innej możliwości. Dobra, mamy ustawione udeki w koło, czyli skupiłem się dzisiaj na tych tematach tutaj, czyli kuchnia, salon plus przedpokój. To mnie interesuje, objechałem sobie w koło wszędzie, pomontowałem, robię to na kołki, szybki montaż, zaraz Wam pokażę. W betonie wiadomo, że wierce z udarem, natomiast jeżeli wierce tutaj w tym w solbecie, takie 5x8, FI8, 5 długie, spokojnie wystarczą. Tutaj nie musicie stosować dłuższych kołków do profila UD, bo nie ma takiej potrzeby. I teraz tak, ktoś może zadać sobie pytanie, po co robię te profile UD, skoro i tak będę robił strop i podpierał go jakby płytą, która będzie klejona na ścianę. Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę, o co chodzi. Może Wam to rozrysuję, będzie prościej. Oczywiście kieruję to do ludzi, którzy chcą robić systemem gospodarczym te swoje jakieś tam przekazy. Zresztą dobrze o tym wiecie. I spróbuję Wam to wytłumaczyć, jak to w praktyce będzie wyglądać teraz. Zaraz coś zmontujemy, jakieś pomoce dydaktyczne i zaraz Wam to objaśnię. Do lasera wiadomo, ale pomocnicze zawsze robię wcześniej takie punkciki. Nie wiem, czy to będziecie widzieć tutaj w tym miejscu akurat, ale są wszędzie porobione, widzicie, takie punkty po prostu. Co jakiś czas mam porobioną kreseczkę. Wcześniej tu już stał laser na ten poziom ustawiony. Pomaga mi to bardzo potem na takich strefach, jak na przykład mieliśmy tutaj. Czyli nie muszę już tego lasera przestawiać. Korzystam z tych punktów, które były tutaj ponanoszone i to mi spokojnie wystarczy, żeby mieć pewność, że ten sufit podwieszany będzie w idealnej płaszczyźnie, czyli będzie do poziomu zrobiony. Wszystkie te rurki tutaj są porobione, czyli zaklejone w tym miejscu. Została mi tylko jeszcze jedna sprawa do ogarnięcia tam nad oknem w kuchni. W tamtym rogu nie mam tego zrobionego z racji tego, że ta masa, która była za świeża i nie chciałem tego wyrywać. Poczekam, aż podtęgnie troszeczkę, chociaż już mam tutaj profil, mógłbym to zrobić i żeby to te trzy peszle, które tam wchodzą, też muszę zakleić. Dobra, zaraz Wam tłumaczę, o co chodzi z tym profilem UD. Dobra, moi drodzy, nie będę Wam tam się wspinał, przekręciłem tu sobie kawałek profila. Powiem Wam, przekręciłem go na te wkręty z dużym gwintem,
No i ja już jestem zaskoczony, że naprawdę suficie przytrzymany jest, ale myślę, że te kołki szybkiego montażu tam zrobią lepszą robotę. I teraz tak, u mnie będzie to wyglądać w ten sposób, że będziemy montować profile CD60 na grzybkach. Nie mam akurat profilu, ale muszę improwizować, czyli profil będzie wsadzony w ten sposób, tu gdzieś w tym miejscu, zależy jak to tam wyjdzie, będzie zamontowany grzybek, który będzie go podpierał, być może będzie troszkę dalej, czyli ten profil UD, który jest, służy końcówką jako podpora, czyli tym grzybkiem nie możemy dojeżdżać do samej ściany, żeby przy samej ścianie to mieć, tylko po prostu zawsze gdzieś troszkę dalej od ściany to jest i staram się robić te 15 do 20 cm przy grzybkach od ściany, ale tutaj może być różnie, bo tu musimy jeszcze robić przetężenia, żeby było w ogóle w tym miejscu na czym zamocować ten grzybek. I teraz tak, profil będzie włożony do UD-ka, ten cedek, i robię zawsze tak około dobry centymetr luzu z jednej i z drugiej strony. On oczywiście tu nie jest skręcany niczym i płyty gipsowej, mam tu akurat kawałek, też nie kręcimy do tego naszego UD-ka. To jest po prostu niedopuszczalne. Płyta będzie kręcona tylko do profila CD, on będzie luźno wsadzony, tu będzie podpora jako podpora. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, profil UD daje mi teraz w tej chwili tyle, że jak będziemy robić tą paroizolację, czyli tą folię, którą będziemy do profili przyklejać, będę stosował taki klej z Izovera. Jest to u mnie sprawdzony temat. Widzieliście chyba już na kanale, był film na temat tego, jak to kleiłem. I teraz tak, teoretycznie powinny być już wcześniej zrobione fartuchy, czyli w ten sposób powinno być przygotowane. Nawet nie umiem tego wcisnąć teraz tutaj, powiem wam. Przypomniał mi się Krzyśka z Remont Foju film, jak pokazywał tą łazienkę, stówką tam przykładał. To samo jest tutaj, zobaczcie. No może nie stówka, ale papier. Powinny być zrobione fartuchy w ten sposób, czyli ten klej powinien być aplikowany pod profilem UD, czyli już to powinno być na tym etapie zrobione, gdybyśmy mieli tynki zrobione gipsowe, te tynki takie wiecie, maszynowe. Natomiast w moim przypadku, no i tutaj potem te fartuchy doklejamy w jakimś tam miejscu, taśmami sklejamy i wygląda to w ten sposób, że tam za profilem CD mamy zaaplikowany klej, oczywiście dedykowany do takich tematów, nie jakiś tam silikon z Castoramy byle jaki, tylko po prostu klej do folii paroizolacyjnej, więc tam by był ten klej już zaaplikowany. Natomiast w moim przypadku będzie to troszeczkę inaczej rozwiązane z racji tego, że mam taką możliwość, czyli ten klej będzie, moi drodzy, aplikowany pod profilem UD, czyli ja sobie go będę aplikował tutaj. To zostanie odpylone, zagruntowany kawałek, tutaj nie potrzebujemy naprawdę dużo, pędzelkiem przegruntujemy, żeby ta przyczepność była jak najlepsza i zostanie przyklejona ta folia w ten sposób. Oczywiście mówimy o szerokości, o całej folii, tu wam tylko pokazuję kawałek, czyli ten klej będzie aplikowany w tym miejscu, tu powstanie stróżka kleju i tu zostanie on rozciśnięty, przyjdzie nam płyta gipsowo-kartonowa do profila CD przykręcona, czyli będzie to w ten sposób wyglądać, tak. I w tym momencie ona tu zostanie zrobiona z lekkim luzem, myślę z centymetr, żeby nie dopychać do tego kleju maksymalnie, bo nie mamy takiej potrzeby. Z racji tego, że my przyklejając płytę do ściany będziemy mieć dokładnie takie połączenie, czyli tu powstaje nam dylatacja korzystna dla nas, tak? Czyli nie dociskamy tą płytą do kleju, bo go po prostu rozpieprzymy po całości i on nie będzie spełniał swojego zadania. To oczywiście wam pokażę, ale tutaj pokrótce chcę wam to tylko wytłumaczyć. Tylko będzie to zrobione w ten sposób, że ta nasza płyta będzie odstawiona nawet w centymetr. Spokojnie możemy odskoczyć. Profil będzie wsunięty, płyta będzie przykręcona troszeczkę dalej. Nic tu się nie stanie. No i tutaj placek plus klej, znaczy placek kleju plus płyta zajmie nam gdzieś tyle miejsca. Więc tu z tyłu mamy tą przegrodę zabezpieczoną, szczelną, pewną, że tam nic się po prostu nie ma prawa wydarzyć. A tutaj będzie łączone to, czyli połączenie płyta będzie łączone papierową taśmą, tym kurtem knaukowskim. Sprawdził się u mnie już nieraz, więc mogę go śmiało polecić w ten sposób, zwykły papier zostanie to połączone i mamy temat zamknięty. Nie musimy stosować tutaj jakichś tam większych, znaczy droższych taśm amerykańskich tak zwanych, czy innego rodzaju po prostu rzeczy, które nie mają tutaj sensu. Papier spokojnie wam tutaj zrobi robotę. Ta płyta sobie tam będzie
osobno ściana, płyta, ona sobie będzie osobno pracować. Nie mówimy o takich ruchach, tylko to są naprawdę mikroruchy gdzieś tam. Także ten papier na spokojnie, tutaj nie ma prawa pokazać się żadne pęknięcie. Tu Wam go też nie oderwie. Będziemy robić to na masie Premium Light z Rigipsa, z racji tego, że wolę tą masę niż tą Filfinish Knaufa. Lepiej mi się robi, myślę, że jest lepszą masą, po prostu jeżeli chodzi o to. Nie jest to żadna reklama oczywiście, ale tylko próbuję Wam podpowiedzieć, jak to będzie tutaj rozwiązane. No i jest jeszcze kwestia rozmierzania teraz, tak? Czyli mamy ten etap tutaj jakby zrobiony i musimy rozmierzyć grzybki w odpowiednim miejscu, żeby było wszystko tak, jak się należy. Ale myślę, że to już Wam przedstawię w następnym odcinku, bo to, co chciałem Wam pokazać tutaj dzisiaj, to Wam pokazałem. Czyli mam nadzieję, że to jest jasność. Tutaj, jeżeli chodzi o ten profil UD montowany, no myślę, że wszystko jest tutaj wyjaśnione. Oczywiście w praktyce też Wam to pokażę później. Tak jak powiedziałem, tutaj na tych etapach możemy się skupić. Będę chciał to nagrywać, pokazywać, bo firma M-Boot to nie tylko budowa domów, ale też wykończenia wnętrz, więc przerabialiśmy te tematy już nieraz. Jeżeli chodzi o wykończeniówkę, bardzo lubię te roboty, pomijając oczywiście wełnę mineralną, ale to jest taki jakby temat, który trzeba zrobić, tak? Przymusowo musimy to zrobić. Mógłbym mieć na fiznę, zrobić sufity, zasypać to celulozą. Nie mam do tego przekonania. Moim zdaniem wełna jest wełną. Jeżeli jest fajnie dopracowana, fajnie położona, mamy tą szczelność stuprocentową i tyle. To jest moje zdanie oczywiście. Każdy ma tam swoje indywidualne zdanie na ten temat. Ja mam takie zdanie, idę zawsze w wełnę i myślę, że tego jakby u mnie czegoś innego nie zobaczycie. Także wiadomo, o co chodzi. Następny etap będzie pokazywanie, jak rozmierzyć pomieszczenie i tyle. Systematycznie krok po kroku będę chciał Wam pokazywać, jak ogarnąć takie tematy, jak są tu. Czyli konstrukcja wiązarowa, płyty gipsowo-kartonowe na ścianie. Jeżeli robicie systemem gospodarczym, uwierzcie mi, moi drodzy, zaoszczędzicie kupę kasy. Tak, bo to już jest w dziesiątkach tysięcy złotych, znaczy z 10 tysięcy myślę zaoszczędzę minimum, robiąc płyty na ścianach zamiast tynków tych gipsowych, maszynowych. Takie jest moje zdanie i myślę, że pokażę Wam potem, że faktycznie tak jest. Także miejcie się, tyle na dzisiaj, do następnego.